Ruszamy w drogę. Postanowiliśmy naszą kamerę przyczepić do roweru i nasze nagrania rozpoczynamy najpierw z jazdy dziennej. Kamera jest wyposażona w mikrofon. Co prawda jakość tego nagrania pozostawia wiele do życzenia, więc raczej nie powinniście śpiewać używając kamery DOD Hammer. Natomiast jest ten mikrofon w kamerze. I tutaj za chwilę usłyszymy. No właśnie, dźwięki tła dobrze są rejestrowane, natomiast mój głos bardzo, bardzo słabo. Kamerę, jak widać, w trybie fotograficznym bez problemu można odczytać tablice rejestracyjne w razie jakiegoś zdarzenia drogowego. I nagrania nocne, te, które są rzeczywistym sprawdzianem tej kamery, jak też każdej kamery. I także zaraz sprawdzimy, czy da się odczytać w trybie fotograficznym tablice rejestracyjne. Kamera ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, mianowicie diodę LED. Przed chwilą widzieliśmy, jak ona świeci. Czy doświetla ona jakoś specjalnie drogę w tej pozycji? Nie, to widzicie właśnie w tym momencie. Natomiast może ona służyć jako światełko, takie, które jest bardzo przydatne w nocnej jeździe, przynajmniej jeśli ktoś jedzie na rowerze. Ale jeśli tę diodę skierujemy ku dołowi, to za chwilę będzie pokazane. O, w tym właśnie momencie kierujemy kamerę trochę w dół i widać, moim zdaniem bardzo wyraźnie, dużą różnicę, jeśli chodzi o doświetlenie powierzchni, po której się poruszamy. I jedziemy do firmy Hadron. Wiele osób pyta i wiele osób się myli, a więc taki mały smrodek dydaktyczny. Otóż jesteśmy na ulicy Krasińskiego, Zygmunta Krasińskiego, tego od Nieboskiej Komedii, nie natomiast na ulicy Krasickiego, tego od Monachomachii. Ulica Krasińskiego 59, Zygmunta Krasińskiego, na Żoliborzu. I już podjeżdżamy pod firmę Hadron. Co zatem można powiedzieć o kamerze DOD Hammer? Otóż na pewno to, że nadaje się ona do motocykli, tam jest pierwotnie przeznaczona, ale jak widzieliśmy, sprawdza się także w rowerach, chociaż oczywiście trzeba pamiętać o zasilaniu. Producent przewidział zasilanie w gniazdo zapalniczki albo wpięcie w instalację motocykla, co jest preferowanym sposobem podłączenia zasilania do tego urządzenia. Ale urządzenie posiada także baterię, która wystarcza na około 90 minut pracy, a więc także w przypadku rowerów ta kamera daje radę. Co jest jej niewątpliwą zaletą, to nagrywanie w Full HD, szeroki kąt widzenia, który wynosi 110 stopni. Jest oczywiście wodoszczelna, tryb fotograficzny to 12 megapikseli, więc w zupełności powinno wystarczać do takiego zwykłego, codziennego, ale także nieco wyczynowego użytkowania tej kamery. Oczywiście wszystko to, co w wideorejestratorach jest już pewnym standardem, czyli GPS, Wi-Fi, mobilna aplikacja, to wszystko, co sprawia, że macie połączenie ze swoją kamerą, możecie ściągać nagrania, możecie kontrolować parametry tej kamery za pomocą aplikacji, to wszystko jest także tutaj dostępne. Oczywiście mamy także ten solidne mocowanie kamery, które sprawia, że kamera nawet przy jeździe bardzo wyczynowej nie powinna
odpaść. Kamera DOD Hammer polecamy na sklep hadron.pl.